Zapiski z rekolekcji to wyjątkowa, autobiograficzna książka. Oto wielka dama, arystokratka z jednego z najznakomitszych polskich rodów udaje się do klasztoru, by odbyć tam ćwiczenia duchowne według Ignacego Loyoli. Nie jest jej łatwo wejść w medytację i ujrzeć swe życie we właściwym świetle. Ale w końcu się udaje. Jej generałowa z wielką szczerością pisze o swych słabościach, przypominając, jak ważne w naszym życiu są żal za grzechy, pokora, miłość, służba, cierpliwość, ale także zdrowe poczucie humoru i dystans do siebie. Cel swoich religijnych ćwiczeń Zamojska ujmuje w następujących słowach: naprawić przeszłość, przygotować przyszłość, wyjść inną niż się weszło za pomocą modlitwy i umartwienia. Książeczka Zapiski z rekolekcji może służyć wszystkim, którzy pragną pogłębić swe życie duchowe i relacje z Panem Bogiem. Jakież to dziwne. Mam dla miłości Chrystusowej sprzedać siebie, obalić tę wewnętrzną jakby fortecę, w której się zamykam, nie chcąc ani z niej wyjść, ani nikogo do niej wpuścić, nawet nie Boga. Dlaczego? Bo na warcie postawiłam szyderstwo względem wszystkiego, co mnie dotyczy. Postawiłam rodzaj jakby niewiary, a przynajmniej pewnej niewiary w Ojcostwo Boże względem mnie. Jakieś załogi pychy, ażeby niczego nie potrzebować, o nic nie prosić, na nikim nie ciążyć, nic nikomu nie zawdzięczać, nikogo sobą nie zajmować. Jakaś obojętność nie po Bożemu, ale po szatańsku. Pogarda siebie, która nie pochodzi z pokory, ale z pychy. Cała dusza moja robi mi wrażenie jakiejś żabiarni, w której same obrzydliwe owady łby swoje na zewnątrz wydobywają. Sama nie wiem, jak to trzęsawisko wyszlamować. Nie mogę jednego poczciwego uczucia się domacać. Cóż dziwnego, że nie lubię, ażeby się kto dotknął i przybliżył. Zdaje mi się, że na to, ażeby być przyzwoitą, muszę ciągle coś ukrywać i coś udawać, ażeby nie sprawiać zgorszenia. Prawdziwie stosuje się do mnie bajka o lisie, co ganił winogrona, bo ich dostać nie mógł. Oto stan mojej duszy, powodowany tym, co ogólne i tym, co osobiste. Ale jak napomknął ksiądz, to pochodzi z tego ego, patrzenia w siebie, trwania w sobie, odnoszenia wszystkiego do siebie, zamykania się w sobie, myślenia o sobie, nawet jakby bezwiednie. Przypominam sobie, że dawno już temu zauważyłam, że żyjąc w takim usposobieniu, jest się tak, jakby człowiek, co zamiast szyb, wprawił w okna zwierciadła nieprzepuszczające światła i nie dające się otworzyć dla wpuszczenia powietrza. Co za ciemnota, wilgoć, zapowietrzenie, zaduch. A żeby pójść za Jezusem i wołaniu Jego odpowiedzieć, trzeba wręcz przeciwnie postępować. Siebie się zaprzeć, z siebie się wyzuć, z siebie wyjść i ku Niemu wzrok kierując, za Nim iść. Ale na czym to polega? Jak tego dokonać? Noż miłością, innego sposobu nie ma. Powiedział mi kiedyś ksiądz, że mam pychę bardzo pokrewną lucyferowej. Zamiłowanie doskonałości. A to zamiłowanie sprawia, że wszystko, co nie dosięga doskonałości, jest w moich oczach jakby nie było. Pogardy godne i więcej nic. Stąd nieustanne niezadowolenie, niewdzięczność, zazdrość, szyderstwo, gorycz, etc., etc. Lucyfer był niezadowolony ze swego stanowiska, bo wiedział, że jest ktoś nad nim. Mnie nie chodzi o stanowisko osobiste, ale o doskonałość każdej rzeczy w swoim rodzaju. Doskonałość ciała,
więc piękność bez ale. Doskonałość duszy, więc cnota bez ale. Doskonałość umysłu, więc wykształcenie doskonałe, pamięć wyśmienita i tak dalej. Doskonałość wkoło siebie, więc ład, porządek, czystość bez jednego pyłka kurzu i tak dalej, i tak dalej. Doskonałość w przyjaźni, więc poświęcenie bez granic, zawsze na zawołanie. I tak we wszystkim. A że to wszystko na ziemi niemożebne, więc wszystkim się brzydzę. Mianowicie w sobie wszystkim pogardzam. Dlatego wszystko i wszystkich od siebie odpycham. Bo nie mogę znieść, żeby się takim ścierwem jak ja zajmowano. Nie rozumiem wcale miłosierdzia Bożego. Bo miłosierdziem w moich oczach byłby dar doskonałości w jakim bądź kierunku. Za nie Bogu dziękuję, bo Jego dary nie dochodzą miary moich żądań. Nie lubię się modlić, bo nie otrzymuję w modlitwie takiego zbliżenia do Boga, o jakim mi się marzy. To, co Bóg daje, w stosunku do moich pretensji, to nic. Oto obraz przeszłości. Jak ją naprawić? Przeprosić to łatwo, ale zmienić? Jedyny na to sposób – wyjść z siebie, jak powiedział ksiądz. Nie pragnąć doskonałości w sobie i dla siebie, ale kochać się w doskonałości Chrystusowej, nią się cieszyć i chlubić. Tak jak malarz w obrazie swoim wszystko czyni podrzędne i poświęca niejako, ażeby służyło tylko do otoczenia i uwydatnienia głównej postaci. Tak na ziemi wszystko powinno służyć jedynie do uwydatnienia postaci Chrystusowej. Uwydatnić Go na tle własnej duszy, każdego zgromadzenia, każdej rodziny chrześcijańskiej, całego społeczeństwa. Przyjdź królestwo Twoje. Tu nie chodzi o to, jacy jesteśmy my, ale jakie jest w nas miejsce Jego. Oto całe zadanie życia.